Demokracji na konferencji prasowej Nie będzie dobrze, panie Bobrze, którą organizujemy wspólnie z Koalicją Klimatyczną. Są z nami również Rodzice dla Klimatu. Spotykamy się tutaj dzisiaj niemal miesiąc przed tragiczną w skutkach powodzią, falą powodziową, która przeszła przez część Polski. I spotykamy się tutaj, aby zwrócić uwagę na milczenie czołowych polityków w kwestii przyczyn tej katastrofy. Najmocniej wybrzmiały słowa premiera "Będzie dobrze, panie Bobrze", który mi próbował odczarować wcześniejsze spychanie odpowiedzialności za tą tragedię na te przyjemne, niewinne, a nawet pomocne gryzonie. Jest to próba uciekania od problemu, uciekania od debatu i przede wszystkim uciekania od poważnej debaty, która musi wydarzyć się jak najszybciej, abyśmy mogli zaadresować kwestie najważniejsze, w tym tego, jak w przyszłości radzić sobie z takimi wyzwaniami. Chciałbym teraz przekazać głos profesorowi Zbigniewowi Karaczunowi z SGGW, ekspertowi Koalicji Klimatycznej, który też jest sygnatariuszem apelu, który państwo otrzymali. Apel otrzymali również wszyscy najważniejsi w państwie, właśnie apel o debatę. Zapraszam. Dziękuję bardzo, witam państwa serdecznie, dziękuję, że państwo przyszliście, dlatego że sprawa jest bardzo poważna. Znaczy, sprawa tak naprawdę dotyczy bezpieczeństwa nas wszystkich, bezpieczeństwa wobec postępujących skutków zmiany klimatu i tego, czego my jako zarówno Koalicja Klimatyczna, ale przede wszystkim jako grupa naukowców zaniepokojonych tym, co się dzieje w Polsce, domagamy się podjęcia działań przez rząd na rzecz zbudowania bezpieczeństwa dla Polek i Polaków wobec postępujących skutków zmian klimatu. Dlatego, że to wydarzenie, które miało miejsce miesiąc temu, to nie jest coś, co jest oderwane i coś, co nie wydarzy się w najbliższej przyszłości. Jak państwo wiecie, ta powódź wydarzyła się równocześnie z głęboką suszą, która miała miejsce w innej części Polski. Tą powódź poprzedziły ulewne deszcze, które spadły na przykład w Zamościu, w Wielkopolsce, w innych regionach Polski, także wprowadzając zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i niszcząc infrastrukturę. I my dzisiaj potrzebujemy działań ponadpolitycznych, opartych na wiedzy naukowej i na nauce, żebyśmy mogli zbudować bezpieczny program adaptacji do skutków zmian klimatu, żebyśmy nie popełnili błędów, które możemy zrobić w tej chwili, odbudowywując Dolny Śląsk i tereny zalane w ostatnim czasie powodzią, żeby ta tragedia nigdy się nie powtórzyła. Bo oczywiście powodzie będą występowały, ale chodzi o to, żeby zbudować system, który pozwoli, że jeżeli woda się wyleje, to wyleje się na tereny, gdzie nie będą ludzie mieszkali, gdzie ludzie nie będą zagrożeni, gdzie nie będzie infrastruktury i nie będzie strat społecznych. I stąd my ponawiamy, my naukowcy, my działacze Koalicji Klimatycznej, Akcji Demokracji, Rodzice dla Klimatu, apelujemy do polityków wszystkich opcji. Usiądźmy razem do stołu. Zaproście państwo naukowców, niekoniecznie nas, którzy podpisaliśmy ten apel, ale żeby wśród tych naukowców znaleźli się zarówno hydrolodzy, jak i przyrodnicy, jak socjolodzy, inżynierowie i wspólnie zbudujmy plan bezpiecznej Polski wobec skutków zmian klimatu. I jeszcze jedna rzecz, która wydaje mi się niezwykle istotna i o której nie możemy zapominać. Adaptacja jest ważna. Ale jeżeli nie podejmiemy działań na rzecz mitygacji, na rzecz ochrony klimatu, jeżeli nie będziemy odchodzić od węgla, jeżeli nie osiągniemy neutralności klimatycznej, to wszystkie działania adaptacyjne będą spóźnione. My będziemy gonić króliczka i nigdy go nie dogonimy. Więc te działania, o które apelujemy, to jest z jednej strony pilna adaptacja, pilny plan adaptacji do skutku zmian klimatu, ale nieodmiennie apelujemy do rządu. Zmiana klimatu to nie jest wymysł. Zmiana klimatu to nie jest przyszłość, to nasza teraźniejszość. Musimy działać, żeby być bezpieczni. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tydzień temu ukazały się, czyli już po powodzi, po tej heroicznej też akcji, w którą zaangażowali się wszyscy, niesienia pomocy,
zostały opublikowane badania opinii, opinia 24 dla More in Common w Polsce, z której wynika, że 2/3, 68% Polek i Polaków jest zdania, że rząd powinien zwiększyć wysiłki na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu, by zmniejszyć ryzyko występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych. Również niemal ta sama liczba osób zgadza się, że z tym, że właśnie katastrofalne powodzie są związane ze zmianami klimatycznymi. Myśmy tu przygotowali takie ulotki, które dzisiaj będą to w bardzo prosty sposób tłumaczyli, to czego nie chcą mówić politycy, tak? Paliwa kopalne, zmiany klimatu, powodzie. Trzy kroki, o których muszą wszyscy pamiętać. Chyba nie pozbędziemy się. Denialista klimatyczny. Tak. Proszę Państwa, mamy wiedzę naukową, ale też jest poparcie społeczne, ale też jest deklarowane poparcie polityczne. Za tydzień mamy rocznicę wyborów. W umowie koalicyjnej była zawarta kwestia klimatu. Przytoczę fragment punktu 8. Będziemy zgodnie współpracować na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym oraz ograniczania ich wpływu na życie mieszkańców Polski. W jaki sposób ci politycy, których też dzisiaj tutaj przywołujemy do porządku, mają działać, współpracować, jeżeli od miesiąca, od momentu przejścia tej fali powodziowej unikają jak wody albo jak ognia wypowiedzenia słowa klimat, kiedy zamiast wskazywać na prawdziwe powodzi, chowają głowę w żeremia bobrowe. No to brzmi coraz bardziej niepoważnie, też w kwestii tego, co dzieje się na całym świecie, co dzieje się chociażby teraz, obecnie, w Stanach Zjednoczonych. Olbrzymi huragan po olbrzymim, który pustoszy olbrzymie połacie Stanów Zjednoczonych. To nie jest fikcja, to prędzej czy później nas również dotknie. Jeżeli nie będą o tym mówić politycy, to jak społeczeństwo ma się do tego przygotować? Dlatego widzimy to milczenie polityków, punktujemy je i wspólnie z naukowcami ogromna rzesza społeczeństwa. Nasz apel podpisało już prawie 5000 osób, które popiera te postulaty i domaga się właśnie konkretnych działań. Przed nami prezydencja Polski, przed nami konferencja klimatyczna. Rząd nie ma tutaj żadnej spójnej polityki. Jak mają mieć, kiedy nie boi się użycia słowa klimat? To jest to, co chcemy Państwu powiedzieć, a teraz Kamila Kadzidłowska z Rodziców dla Klimatu. Dzień dobry, dziękuję bardzo za Państwa obecność. Tak jak zostało to już powiedziane, zmiany klimatu i te najgorsze ich konsekwencje nie znają granic. To już nie są sprawy tylko globalnego południa, o których się wspomina od czasu do czasu w newsach, ale tylko od czasu do czasu. To nie są tylko sprawy dotykające gdzieś jakichś krajów też z tak zwanego zachodu naszego, ale te sprawy dotyczą absolutnie naszego regionu, naszych rodzin, tych dalszych, ale też tych bliższych, dotyczą naszych dzieci, będą dotyczyć coraz bardziej najmłodszego pokolenia. Z ogromnym rozczarowaniem patrzymy na to, jak wiele wysiłków głowa naszego rządu, bo po prezydencie niezbyt wiele się spodziewaliśmy w tym temacie, jak wiele wysiłków nasz premier wkłada w to, żeby nie podejmować debaty, merytorycznej debaty na temat pilnej potrzeby adaptacji i mitygacji do zmiany klimatu. Zwłaszcza, gdy Polska ma taką, a nie inną pozycję, ma coraz lepszą pozycję w Unii Europejskiej i przed nami prezydencja. Na stole leżą narzędzia polityki klimatycznej, które rozmontowywane są konsekwentnie od lat przez dezinformację klimatyczną, o której już doskonale wiemy. Drodzy Państwo, potwierdził to już raport NATO. To nie są jakieś potrzeby ekologów albo ekspertów ekologicznych. Wiemy to, że od około dekady głównie Rosja,
której tak naprawdę status quo zależy od tego, jak długo będziemy uzależnieni od gospodarki opartej na paliwach kopalnych. Więc to właśnie Rosja systemowo rozsiewa dezinformację klimatyczną, która niestety bardzo, ale to bardzo przyjęła się w Polsce. Teraz w zasadzie niewiele trzeba robić, teraz mamy już do czynienia bardziej z misinformacją, czyli z takim niezbyt już świadomym przekazywaniem absolutnie nieprawdziwych informacji, choćby negujących związki pomiędzy zmianą klimatu albo związki pomiędzy działaniem przemysłu opartego na paliwach kopalnych a zmianą klimatu, albo wskazującego naukowców i ekologów jako winnych katastrof, które mają miejsce w Polsce. Jako rodzice dla klimatu też przyznaję szczerze, że wolimy zasugerować zmianę doradców premierowi, bo nie chce nam się wierzyć, że sam premier, który przecież też jest dziadkiem, że sam nie jest świadom, nie dostrzega tych wszystkich katastrofalnych związków przyczynowo-skutkowych, które będą tak negatywnie wpływać na pokolenie właśnie jego wnuków. Wolimy wierzyć, że to jest tylko i wyłącznie kwestia zaufania złym doradcom, którzy być może wyżej stawiają w randze priorytetów stabilność i interesy, no właśnie utrzymania koncernów paliwowych i korporacji, które za ten kryzys klimatyczny odpowiadają, ale niestety nie ponoszą żadnych konsekwencji, drodzy Państwo, bo to właśnie przykład choćby powodzi z Polski i w ogóle z regionu, bo bardzo wiele emocji widzieliśmy w mediach, też nasze rodziny tego doświadczały w związku z katastrofalną powodzią w Polsce, ale to się dzieje równolegle teraz na przykład w Chorwacji, więc nie chce nam się wierzyć, że tak ważna głowa w naszym kraju, która doskonale orientuje się w polityce międzynarodowej, nie dostrzega tego, że to w interesie Rosji jest zamiatanie tematu klimatu pod dywan. I bardzo, bardzo mocno apelujemy o to, żeby bezpieczeństwo klimatyczne właśnie znalazło się na samym czele priorytetów polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Jest to absolutnie spójny priorytet z ambitnymi priorytetami Danii, która notabene doświadczyła katastrofalnych skutków powodzi około 10 lat temu i tam bardzo jasno postawiono właśnie na adaptację do zmiany klimatu i to przyniosło fantastyczne efekty. Co więcej, pokazuje, że redukcja emisji, poprawa kondycji środowiska naturalnego, jakości powietrza także nie oznacza spadku PKB, a wręcz przeciwnie, bo będziemy to powtarzać bardzo często, że to, co jest dobre dla przyrody, jest dobre dla naszego zdrowia, dla naszego bezpieczeństwa, ale także dla naszego portfela. Zresztą ostatnio Słowenia, rok temu też dotknięta powodzią, bardzo odważnie podeszła do tematu. Nawet prezydentka Słowenii wystosowała międzynarodowy apel właśnie o to, żeby takie dyskusje się toczyły i żeby jak najwięcej środków było rozsądnie przeznaczanych na adaptację do zmiany klimatu. Tego oczekujemy od naszego premiera. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy w tylnych szeregach, także mediom, którzy starają się już o tym temacie mówić, bo wiemy, że naprawdę jest późno i tak z perspektywy naszych dzieci, to my po prostu nie mamy już czasu do stracenia i nie będzie dobrze, panie Bobrze, więc obyśmy nie trzymali się tej sarmackiej polityki w stylu po nas tylko potop, bo no właśnie, bo co powiemy naszym dzieciom i wnukom? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja tylko zaraz powiem, co się wydarzy z tymi banerami. Chcę powiedzieć, że my bardzo doceniamy to zaangażowanie od początku też tą mobilizację w pomocy powodzianom, teraz w plany odbudowywania tego, co zostało zniszczone. Jednak no, wierzymy, że jest takie ryzyko, że ogromne środki nie zostaną dobrze wykorzystane, jeżeli nie będzie przeprowadzona właśnie debata o tym, jak to powinno robić i jakie są przyczyny. Wałów przeciwpowodziowych nie da się budować nieskończenie wysokich. Przy obecnej polityce środowiskowej, wycinaniu lasów, klimatycznej, te powodzie będą i będą coraz większe. Wały, jak wiemy, można zabezpieczać przed bobrami siatką metalową. To nie jest problem. Fakt, że premier mówi o bobrach, mówi, że pokazuje, że nie ma rozwiązań, że nie ma pomysłu. Pomysły, rozwiązania ma świat nauki, który domaga się debaty. Dlatego my dzisiaj
z tym przesłaniem ruszamy na ulicę Warszawy, będziemy rozdawać ulotki, będziemy przypominać tutaj na Trakcie Królewskim, gdzie najczęściej również politycy i polityczki się przemieszczają. Dzisiaj jest Dzień Sejmowy, może nas również zobaczą, więc te billboardy będzie można oglądać tutaj przez cały dzień na ulicach Warszawy. Tak działa akcja Demokracja. Z jednej strony olbrzymia empatia i poparcie dla tych wszystkich działań związanych z odbudowywaniem, ale z drugiej strony naszą rolę widzimy jako pilnowanie polityków, jeżeli chodzi o takie ważne sprawy, które mogą umykać albo intencjonalnie są tuszowane w debacie publicznej. Dziękuję Państwu bardzo za przybycie. My tu jeszcze chwilę jesteśmy, jeżeli Państwo by chcieli z nami porozmawiać. Będziemy, tak, billboardy zaraz ruszają, więc dziękuję, kończę konferencję prasową.